10 najdłuższych filmów w historii. Happy, singiel amerykańskiego producenta muzycznego i wokalisty R&B Pharrella Williamsa. Wchodzi w skład ścieżki dźwiękowej do filmu Minionki rozrabiają. Jest również pierwszym singlem promującym jego drugi solowy album. Piosenka została napisana, zaśpiewana i wyprodukowana osobiście przez Pharrella. Utwór uzyskał nominację do Oscara jako najlepsza piosenka oryginalna. Razem z datą publikacji singla na stronie internetowej 24 Hours So Happy ukazał się wideoklip do piosenki Happy. Jest to pierwszy teledysk całodobowy na świecie. Teledysk rozpoczyna się sceną, w której uśmiechnięty Pharrell Williams klaszcze w dłonie, przechadzając się w nocy po sklepach i parkingach Los Angeles. Utwór w tym teledysku jest zapętlony 360 razy, a teledysk pokazuje różnych ludzi rzekomo śpiewających Happy i tańczących podczas spaceru przy ulicy. The Clock, instalacja artystyczna Christiana Marclaya. Jest to zapętlony 24-godzinny supercut video, który zawiera zegary lub zegarki. Sama grafika działa jak zegar i prezentacja jest synchronizowana z czasem rzeczywistym, dzięki czemu czas pokazany na ekranie jest czasem rzeczywistym. Autor zgromadził po prostu sceny z zegarami z różnych filmów i zmontował je w taki sposób, że te pokazują czas rzeczywisty. You Parker, a promise means nothing. But to me, it's serious. Serious to me too, Mr. Aziz. I need this job. Give me another chance. Look at this. 8:45. Give me your watch. Four Hour Psycho. Aby zrozumieć, o co chodzi, trzeba wspomnieć o filmie Psychoza. Jest to amerykański dreszczowiec psychologiczny z 1960 roku w reżyserii Alfreda Hitchcocka i według scenariusza Józefa Stefano oparty na powieści o tym samym tytule autorstwa Roberta Blocha z 1959 roku. Film Hitchcocka budził emocje jeszcze przed premierą. Kontrowersyjna tematyka spowodowała, że studio Paramount Pictures odmówiło produkcji, zajmując się jedynie dystrybucją. 24 Hour Psycho to cały film Psychoza Alfreda Hitchcocka, odtworzony z prędkością 2 klatek na sekundę i trwa 24 godziny. The longest, most meaningless movie in the world. Podziemny film nakręcony w Wielkiej Brytanii, trwający 48 godzin. Dla projektu nie nakręcono żadnych faktycznych materiałów, które zamiast tego składają się wyłącznie z filmów, reklam, pasków nierozwiniętego filmu, lidera akademii i innych materiałów filmowych, tworząc pozornie niekończący się strumień kroniki filmowej i materiału filmowego. Był to najdłuższy film, jaki kiedykolwiek powstał w momencie jego wydania.
Lekarstwo na bezsenność. I akurat w tym przypadku tytuł jest proroczy. Amerykański film z 1987 roku w reżyserii Johna Henry'ego Timmisa IV. Film jest jednym z najdłuższych filmów w dziejach kina, gdyż trwa 87 godzin. Pisarz L.D. Groban recytuje swój 4080-stronnicowy poemat pod tytułem Lekarstwo na bezsenność. Recytacja przeplatana jest scenami rockowych kapel JT4, Comic Lighting oraz fragmentami scen pornograficznych. Matrioszka. Film zrealizowany i wyprodukowany przez niemiecką artystkę Karin Hoerler w 2006 roku. Trwa 95 godzin. Film składa się z obrazów i sekwencji opartych na jednym zdjęciu. Przedstawia chłopca jadącego na rowerze, ulicę, domy, garaże i niebo. Z czasem obraz się zmienia, ale ruchy te są bardzo powolne i nie są bezpośrednio widoczne. Światowa premiera filmu odbyła się w spektaklu świetlnym we Frankfurcie w 2006 roku. Matrioszka został publicznie pokazany na zewnętrznym ekranie LED o powierzchni 100 metrów kwadratowych. Seans rozpoczęto 23 kwietnia o godzinie 6 rano, a zakończył się 28 kwietnia o godzinie 1 w nocy. W nocy była przerwa od 1 do 6 rano. Bez tytułu Hikory. Film oparty na 6,5-minutowym fragmencie filmu Czarnoksiężnik z Oz, od porwania Dorotki przez tornado do spotkania z dobrą czarownicą. Autor rozciągnął ten fragment, przybliżając go do czasu pobytu bohaterki w krainie Oz. Film został wyprodukowany w 2011 roku i trwa 7200 minut, czyli 5 dób. Pekin 2003. Pojazd z zamontowaną kamerą jedzie każdą znaną ulicą obwodnicy Pekinu, aby pokazać miasto i jego mieszkańców. Wszystko odbywa się przez 16 dni, począwszy od 18 października 2003 roku. Oczywiście film jest ukazany w czasie rzeczywistym. Modern Times Forever. Duński film z 2011 roku. Film autorstwa duńskiej grupy artystycznej Superflex, najdłuższy film świata, trwający 240 godzin z użyciem trików filmowych, przedstawia zmieniający się pod naporem pogody i mijających tysiącleci budynek Stora Enso w Helsinkach. Logistyka. Eksperymentalny film artystyczny z 2012 roku, stworzony przez Erikę Magnussen i Daniela Andersona. Trwa 35 dni i 17 godzin. W 2008 roku Magnusson i Anderson zadali sobie pytanie, skąd pochodzą nowoczesne gadżety elektroniczne. Pomyśleli o tym, aby śledzić cykl produkcyjny krokomierza w odwrotnej kolejności chronologicznej. Od sprzedaży końcowej do jej początków i produkcji. Trasa rozpoczęła się w Sztokholmie, a następnie przebiegała przez Szwecję aż do Chin. Projekt został nakręcony w czasie rzeczywistym zgodnie z kierunkiem produkcji produktu ze sklepu w Sztokholmie, gdzie został zakupiony, do fabryki w Chinach, gdzie został wyprodukowany. Jest to najdłuższy film, jaki kiedykolwiek wydano. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i miałem tutaj ochotę, tak jak zazwyczaj wstawiam właśnie krótkie fragmenty filmów, takie 5-10-sekundowe, tak tutaj miałem ochotę wstawić fragmenty 5-godzinne, jako tak naprawdę malutki urywek całej produkcji, ale sobie to kupiłem, stwierdziłem, że to będzie przesadą, wszystko i tak umieściłem tutaj dłuższe fragmenty filmów.
niż zazwyczaj i widzicie mniej więcej, jak te filmy wyglądają. To nie jest tak, że to są filmy czysto do oglądania, ale bardziej to są filmy, które są sztuką samą w sobie. O, coś takiego można powiedzieć. Dzięki za obejrzenie do końca. Dajcie znać w komentarzu, czym chcielibyście kolejny film. I zaglądajcie jeszcze nie tylko na światową historię oraz dramatową. Trzymajcie się, cześć.